Cześć kochani, z okazji tłustego czwartku przygotowałam dla Was zdrowsze, bo pieczone donaty cytrynowe, które zrobicie w 20 minut. Naprawdę. Prawdziwe amerykańskie donaty to takie donaty smażone na tłuszczu. Takie wiecie, ciasto nasze pączkowe, tylko wycięte oponki i usmażone na głębokim tłuszczu. Ja przygotowałam taką, myślę, troszeczkę zdrowszą wersję. No może nie zdrowszą, bo jest mimo wszystko cukier, ale pieczone, nie ociekające tłuszczem. Są idealnie puszyste, idealnie mięciutkie, takie, które możecie zjeść, ale również użyć na przykład do dekoracji tortów. Mateusz tutaj prośba o wklejenie jakichś fajnych tortów z dekoracją z donatów. Robią naprawdę furorę, a przepis jest banalnie prosty. Jak widzicie, nawet nie używam miksera. To co? Lecimy z tym. Do miski wybijam jajko i dodaję cukier. Jeśli chcecie, cukier możecie zastąpić ksylitolem lub erytrytolem. Jeśli chcecie wersję bezglutenową, użyjcie mąki bezglutenowej. Też wyjdzie. Wszystko razem mieszamy. I teraz do jajka z cukrem dolewam wcześniej rozpuszczone masełko. Ja je wcześniej rozpuściłam i pozostawiłam w garnku do całkowitego wystudzenia, żeby było płynne, ale przystudzone, nie może być gorące. I teraz dolewam je do jajka. Dolewam maślankę. Ja uwielbiam w ogóle donaty czy babeczki właśnie na maślance, bo ta maślanka dodaje dodatkowego napowietrzenia. Dodaję odrobinę ekstraktu waniliowego i ścieram skórkę z jednej cytryny wcześniej sparzonej. I znowu mieszamy. I teraz do całości przesieję mąkę z proszkiem do pieczenia i z odrobinką sody oczyszczonej. Wszystko musimy przesiać, żeby było idealnie puszyste. I mieszamy. No i gotowe. Easy, co nie? Teraz masę przelewamy do rękawa cukierniczego. A, i zapomniałabym, stawcie sobie piekarnik 175 stopni, grzanie góra-dół. Jeśli nie macie rękawa cukierniczego, możecie użyć jakiejś siateczki, jakiegoś woreczka próżniowego. Naprawdę można sobie poradzić tutaj domowymi sposobami. Odcinamy końcówkę. I ja mam taką specjalną matę silikonową do pieczenia właśnie donatów. Ona kosztuje w internecie jakieś 2 dyszki. Są również teflonowe. Jeśli będziecie używać teflonowej, to trzeba wtedy ją delikatnie posmarować masłem. Ja już tutaj masłem nie smaruję, ponieważ jest w cieście, a od silikonu wszystko ładnie odejdzie. Bardzo ważna rzecz, foremki wypełniamy nie w całości, tylko tak do 3/4. Tego ciasta wystarczy Wam na 8 takich donatów. Jeśli chcecie zrobić ich od razu więcej, zróbcie z podwójnej porcji, składniki w opisie filmu. Donaty wstawiamy teraz do nagrzanego piekarnika do 175 stopni, grzanie góra-dół, pieczemy je około 15 do 17 minut do delikatnego zezłocenia i pamiętajcie, żeby sprawdzić patyczkiem przed wyjęciem, czy są gotowe. Donaty pięknie się upiekły. Ja je teraz pozostawiam do wystudzenia delikatnie, żeby łatwiej było mi je wyciągać z formy silikonowej, bo później niestety może być tak, że jakby zaczniecie wyciągać ciepłe, to one się połamią, pokruszą i nie będą takie ładne, więc je odstawiam, a w tym czasie zabiorę się za lukier. U mnie lukier to będzie po prostu cukier puder i gorąca, wrząca woda. Wiele osób stosuje też polewę z białej czekolady na donaty. Wtedy do białej albo do ciemnej czekolady ja dodaję odrobinę masełka i śmietanki i wtedy maczam w nich donaty. Natomiast żeby uzyskać taki ładny, intensywny kolor, to używam zwykłego lukru. Przez to, że babeczki nie są mocno słodkie i mają nutę cytryny, ten lukier troszeczkę podbije tę słodycz i będą naprawdę pyszne, natomiast jeśli macie ochotę zrobić z polewą z białej czekolady, proszę bardzo. Lukier robię na oko. Tutaj w garnuszku już mam zagotowaną wodę, a w miseczce cukier, puder. I ja zawsze na oko dodaję tej wody, żeby uzyskać taką gęstą konsystencję. Nigdy tego nie liczę. Wy też nie liczcie. Po prostu powoli dolewajcie wodę. Odrobinkę. I sprawdzajcie sobie po prostu konsystencję. No i lukier moim zdaniem już ma idealną konsystencję. Nie jest za rzadki, ale też nie jest za gęsty. I teraz do niego dodaję odrobinę barwnika spożywczego. Ja będę robiła fioletowe i różowe, więc
na pierwszy rzut idzie róż. Bo z różu, później jak zostanie Wam lukier, bardzo łatwo jest zmienić na fiolet. Później dodam odrobinę fioletu do różowego i nie będę musiała robić dodatkowego lukru. Donaty już się wystudziły, tam są delikatnie ciepłe, ale już nie mogę doczekać się, żeby tutaj oblewać je lukrem. Przygotowałam też kolorowe posypeczki i maczamy. Maczamy w lukrze. Dokładnie. Opuszczamy delikatnie, tak żeby wszystko, cały nadmiar tutaj zleciał. I zobaczcie, jakie piękne. Możemy je obsypać kolorową posypką. Bang! Pierwszy zrobiony. I teraz do różowego lukru dodaję odrobinę jeszcze fioletowego barwnika. Zrobi mi się fioletowy lukier. Donaty gotowe. Ja niestety nie mogę spróbować, bo jestem aktualnie na diecie bezcukrowej, więc nie mogę ich zjeść, ale jest z nami Klaudia z kanału Klaudi i ona będzie próbować. Come on, girl! Tutaj sobie wpadajcie na kanał Klaudi. Proszę bardzo. Jak mi z ręki jesz. Jak babka cytrynowa, ale pachnie obłędnie. To jest pyszne. Nie, nie bierz to do zdjęć! Ja się muszę obejść smakiem, ale pachną wyśmienicie. Uwierzcie mi, że przeprowadziłam trochę tych testów na donatach i ta skórka cytrynowa trochę jak babka cytrynowa. I struktura, i nawilżenie, i no naprawdę są wyśmienite. Koniecznie ich spróbujcie, są bardzo proste, nie musicie używać miksera. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie do mnie na Instagrama. Cześć! A tradycyjne pączki znajdziecie tutaj.